Siemano, tutaj Stefan Mąk, witam was. Dzisiaj montujemy oświetlenie w studiu. Zapraszam do oglądania. Tutaj mamy lampę, taką biurkową. To jest lampka, lampa kreślarska. O. I ją sobie teraz otworzymy. Dużo papierów. Mam nadzieję, że to do recyklingu jest ten papier, bo jak nie, to nie fajnie ika. Tutaj jest ten dwupak żarówek. To są takie oto żaróweczki. 2700 kelwinów, 15000 godzin. Nas aż tak to nie interesuje. Żaróweczki, tutaj mamy ciekawszą rzecz, czyli właśnie lampę. Trzeba było skręcić uchwyt niżej. To jest tertial. Taka oto lampa kreślarska. Około 40 paru złotych. Nie wiem, nie pamiętam ile kosztowała. Tutaj mamy dwie sprężyny, które muszę przyczepić. I chyba nawet widzę gdzie. Tam tutaj trzeba przyczepić dwie sprężyny. To jest bardzo trudny i zaawansowany montaż, czyli takie coś i takie coś do blatu, plus takie coś gdzieś tu się wkręca, chyba nawet tu, nie wiem. Tak jak w każdym przypadku każdej rzeczy z IKEA, instrukcja jest zawsze zbędna, nigdy się nie używa instrukcji. A okej, to jest tak. Jep. Takie sprężyny już były parę razy zakładane. O, nic nie widać. Ale mi plecy bolą, bo się muszę... Ała, coś mi w odcinku ledwio, pod odcinkiem ledwio mi blisko dupy, coś mi zdrętwiało. Dobra, chyba jednak trzeba użyć serii instrukcji. Safety coś tam, śrubokręt. O ja, śrubokręt, nie no, chyba jesteście niepoważni. Mocujemy. To jest tak, tak. Co? Chyba na 8. Czekaj. A to też można te ściany zamocować, ty, ale fajnie. O, okej, tak. I to się teraz przykręca. Dobra, idę teraz pod biurko. Few moments later. Nie wiem, jakim trzeba być debilem i od 5 minut próbuję to przykręcić do blatu, czajcie to? 5 albo 4 minuty. Trzeba być debilem, żeby stworzyć takie mocowanie. Na przykład tu mocowanie. Przykręcacie dwie śruby i wkręca się to do blatu i to wszystko. A tutaj gościu, to lata luźno. Tak jakby to lata luźno tutaj. Tak jakby ten pręt sobie lata luźno. I dodatkowo luźno lata jeszcze. No i tamto strasznie źle działa pod biurkiem. Much later. W końcu to się udało. Już nawet jak to jest krzywo, to już mam to w dupie. Polecam wam pomoc dwóch osób, bo prędzej się zesracie niż zamontujecie basami. Znaczy jak widać mi się udało, no ale... Ale ile nerwów było? Powiem tak, same też, ale te same sprężyny bardzo są luźne. Jak widać, trzyma się na wysokości, gdzie ma się trzymać. Więc chyba git, chyba o to chyba chodzi. Nie da się tego jakoś tam przykręcić do tego mocowania czy coś. Nie ma nic takiego. Tu jest pewnie instrukcja bezpieczeństwa i jej utylizacji. To się żando i się reguluje tą śrubę, czyli nie można tego przymocować tam do środka. Chodzi mi o to, żeby to tam się trzymało, a się nie będzie trzymać. Może to też na ścianie powiedzieć, więc mi nawet git. To by mi ten klosz strasznie przeszkadzał, on jest strasznie duży. Ja go chyba wyrzucę, bo on strasznie mi przeszkadza, jest strasznie duży i taki. Teraz żaróweczki. Ja, ale jasno. I o to chodzi chyba. Bo zobaczcie, jaki ten klosz jest duży. To jest wielkości jednego
jednego Xiaomi Redmi 4A. No średnica jednego Xiaomi Redmi 4A. No to jest trochę niepoważne. O kurde, o, price pad. Jak widać, świeci ładnie. Tutaj mamy, jep. Normalnie się ten, a jak będzie ten klosz? Tak tutaj to widać, a teraz bez klosza. A tak wygląda z kloszem. Daje mniej światła, dlatego że bardziej ono się skupia w punkcie. Dlatego że ten klosz, tego żarówka, widzimy jak jest zbudowana żarówka, co nie? Macie żarówkę i ona jest obudowana i ona daje tego światła, tak? A tutaj jeszcze może świecić na te strony, wiecie o co chodzi. I tak właśnie w tym przypadku, patrzcie w ogóle jaki to jest syf. Znaczy tak się wydaje, bo tu dużo tego jest. Jedziemy tu i co można powiedzieć, to to, że świeci konkretnie, więc jak chcecie, dosyć dobre źródło światła, które sprawi, że na przykład nie wiem, będziecie mogli, nie widzicie, tutaj sobie daje to, o kurde, no i widzicie, to jest to, że ja mam dociętać do góry i ona mi automatycznie wychodzi. Więc to by się przydało jednak, żeby tutaj dało się jakoś to zamontować. Jak widać, to bardzo dobrze jest oświetlona, na przykład ta miarka dwumetrowa z hurtowni. Drugą żarówkę montujemy tutaj. Tutaj czekajcie, muszę coś włączyć, żeby nie było nic widać. O, moje piękne logo. Tutaj jest żarówka, nie wiem jaka. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale... ona tak migocze. Oczywiście migrawka aparatu sprawia, że oczywiście częstotliwość odświeżania nie zawsze pozwala na to i czasami też tak migoczą żarówki, aczkolwiek te migotanie, które chyba widać na kamerze, one jest także widoczne dla oczu, więc dlatego takie migotanie jest denerwujące. INQ jakaś A55, muszę wyostrzyć, 5 W, 380 lumenów, 3000 kelwinów ma światło. Jedną ręką nie da się tego wyjąć. Dobra, da się. Ło, cholera. No i to daje światło. No i teraz jest to o wiele jaśniej na pewno. Bo te żarówki dla porównania, wszystkie praktycznie żarówki, które mam w pokoju, są właśnie tymi żarówkami z tymi parametrami, które są tu. Ta żarówka jeszcze trafi na żyrandol, więc ona jeszcze chwilę posłuży. Chociaż to są mi ostatnie godziny świecenia, bo ona już tak migoczy. To mi tak kiedyś wysiada rok temu żarówka. Jeszcze do mnie nie przyszła lampa. No ale teraz on już przyjdzie, bo widzicie, patrzcie, przyłożę rękę i ona przyjdzie. No i witam was w dniu kolejnym. Dzisiaj mam poczuchę. No i dzisiaj kolejny etap światłem. Jep. Wysłanie chyba na git B. Białe wysłanie. Kurier nie skopał chyba. Chłopy nie wiedzą co wysyłają w ogóle. Czarny zamazany na biały. Jep. Paragon. I zasłonimy. Lampa sufitowa. Tutaj wam pokażę. 110 zł za to dałem. Plus darmowa wysyłka, bo smart. Cztery kable, halo. Dlaczego to jest na cztery kable, skoro są trzy te żarówki? Wskazówki zachowania bezpieczeństwa przy montażu i stacji podłączenia może dokonać tego osoba z uprawnieniem do pracy przy sprzęcie elektrycznym. Oczywiście, że mam uprawnienia. Ja nie mam uprawnień do tego, co by. Ja w sumie nie wiem, czy to będzie działać, więc przejdźmy od razu do lampy. Akcja jest taka, że tutaj są chyba tylko jakby trzy takie do złączki. I nie wiem, co to jest. Czy to jest masa? Ta czwarta. A czy jak nie zmasuję, to czy będzie działać? To jest pytanie. Właśnie to trzeba wyłączyć. I teraz ustawię statyw, bo pewnie coś zepsuję. Zakręciłem to, bo muszę zobaczyć, czy tam są ten, jak to muszę podłączyć, bo jak coś to zwrócę na, jak to pokój, to tak głupio później zwracać. Jak wiecie, jak to całości praktycznie pokój, to tak później to zaklejać, sprawdzać i tak dalej.
No wiecie, o co mi chodzi. Czajcie to, jak jest tutaj instalacja elektryczna zrobiona. Tam jest tak, z sufitu wchodzą dwa kabelki, a tutaj są trzy żarówki, więc to już pierwsza rzecz. Tam są też normalnie cztery kable, czyli trzy żarówki i masa. Masa jest uwalona i gdzieś tam leży sobie. Następnie te dwie żarówki są zrobione tak, one są jakoś tam skręcone, termokurczki i tak dalej. One są jakoś połączone tak, że one wychodzą jednym kabelkiem i ta żarówka wychodzi drugim kabelkiem. I właśnie w tej takiej kostce, bardzo podobnie do tej, że te żarówki, te jakby, ten kabel, właśnie to i to jest połączone w jedno gniazdo i to jest połączone w drugie gniazdo, a te dwa w ogóle nie ma. Masa sobie, tak jak mówiłem, leży gdzieś luźno i nie wiem. Okej, tu jest opisane, tylko że to jest L2 i L1, a okej, już rozumiem, czyli L2, czyli ta, czyli jakby tutaj musimy L2 i L1 musimy przerobić w jedno L. L2 i L1 musimy przerobić jedno L i tutaj musi być inny. I masa, oczywiście, i masa, ale masę gdzie podłączysz masę? Nie ma czegoś takiego. Robiłem wam tutaj zdjęcie i na tym zdjęciu widać, tutaj jest właśnie no, cała instalacja, jak to wygląda. Myślę, że to nawet dobrze ująłem. Mogło być lepiej, ale widzicie, jak to wygląda. Sorry, że gadam trochę pierdoły, bo tego nie zrozumiałem. To jest jakby plus L i N, to jest jakby plus i minus. Czyli tutaj idzie N, czyli tutaj idzie N stąd, stąd i stąd, idzie N do jednego tego i L idzie, tutaj idzie dwa L idą do jednego i jedno L idzie stąd, idzie dotąd. Więc myślę, zapytam się wujaszka i z wujaszkiem to będziemy robić. Jakieś 0,5 mu się da i będzie git. O kurde, prawie telefon mi wypadł. Więc po prostu myślę, że tutaj wepnę to L, wepnę tu i po prostu będzie L, N i masę się ewentualnie spytam się, czy tam jest masa i ewentualnie tam się masę puści. Gadałem głupoty. No, sorry. To na tyle w pierwszej części, ale wam pokażę, że ile jest plików tekstowych. Blisko 200 plików tekstowych, ale to w następnej części. Dzięki, że oglądaliście. Widzimy się za tydzień w drugiej części. Cześć. Jebać Disa, kurwę, Zwisa, Orka, skurwysyna i co? I dostanę bana? Nie, wiecie dlaczego, bo... Kurwa... Ziomek jest pryszczem, kurwa. Nie, nie jestem chory.